Ja zacznę. Witam wszystkich, przedstawiam panią Elę, która jest w naszym domu dla bezdomnych. I pani Ela ma też takie dramatyczne losy w swoim życiu, z powodu których jest właśnie bezdomna, stara się o lokal socjalny. Pani Elu, ja chciałabym, żeby pani tak pokrótce opowiedziała, dlaczego pani jest bezdomna. No tak się zdarzyło akurat, bo... Mogę? Nie? Nie. Ale co, eksmisja była, czy tak, jakieś? Eksmisja była, ale było przykładowo, no tak się stało, że nie płaciłam za mieszkanie. Uh-huh. Potem poszłam do pracy, trochę uh-huh. nie pracowałam. Uh-huh. Potem przykładowo stało się taka rzecz, że... Ja na sekundę tylko. Że no. komornik wszedł, ale jeszcze nie tylko... Weź mi torbę podaj. A co ty robisz? No filmik tak bywam. A zerko. No dobrze, ale cicho Małgosiu teraz. No dobrze, ale dlaczego pani nie płaciła? Nie miała pani pracy, czy co było tego tak ogólnie powodem? No trochę pracy nie było, trochę nie. Potem jak poszłam do pracy, w administracji pracowałam, uh-huh. miałam zadłużenie z mieszkania spłacić, trochę pospłacałam, ale tak się mówi, znowu urosło. No i stwierdziła administracja, że muszę dostać eksmisję, ale eksmisję od razu nie zrobił komornik, uh-huh. tylko na takiej zasadzie zrobił, że powiedział, jak pani spłaci całe zadłużenie, to pani zostanie w tym mieszkaniu. Uh-huh. No to dobrze, wzięłam przykładowo, to byłam z tym tego. Z mężem, miała no, pani męża, tak. No, byłam z nim, wziąłam pożyczkę, spłaciliśmy dług, zostało, no nie, zostało tam 2-3 tysiące, uh-huh. bo reszta była spłacona. Uh-huh. Komornik nie zgodził się, powiedział, że nie będzie tolerował tego, chociaż mało długu zostało, dał 2 miesiące na opuszczenie lokalu. Akurat ja byłam gdzie indziej, bo taką panią starszą się opiekowałam, uh-huh, żeby uh-huh. pomóc. Przychodzę, mieszkanie jest zaplombowane, tak jak siedziałam, ubrana, tak zostało. Uh-huh. Nie było wejścia. Na następny dzień przyjechali, mieszkania oczyścili, żadnych rzeczy nie dali wziąć, tylko jedną reklamówkę, wszystkie rzeczy, co chciałam z domu wziąć, to leżały koło śmietnika. I tak. Czyli komornik państwa oszukał po prostu, bo zmusił was do wzięcia pożyczki. Tak. Wzięliście pożyczkę, dalej te 2-3 tysiące można było rozłożyć na kilka lat. Zgodził się tak, jakby moje mieszkanie to, co. On wiedział, że tak zrobi. To ja pani mówię od razu z własnego 10-letniego doświadczenia. No i na pewno kogoś miał na to mieszkanie, bo w ciągu przykładowo miesiąca czy półtora mieszkanie było czyste, bo nie brudne. Już się to idę sprowadzić. Panie Elu, jaka to dzielnica Warszawy? Wola. No, na Woli mieliśmy bardzo dużo takich przypadków. Wtedy naczelnikiem wydziału lokalowego, czyli dysponentem jakby dla komornika był taki pan naczelnik, bardzo, bardzo nieprzyjemna osoba, pamiętam go. No i zostaliście państwo bezdomni, tak? No, tak. Potem, jak już byliście bezdomni, to jeszcze spotkała panią taka tragedia, że mąż panią zostawił, tak? Tak, no. I pani Ela... No i załamanie takie było. Nerwowe, tak? No. Psychiczne. I teraz żyje pani tutaj u nas w domu dla bezdomnych, ale oczywiście najważniejszym priorytetem dla pani jest lokal socjalny, no prawda? Tak, o który się pani stara. Ale chciałam powiedzieć, że pani Ela jest bardzo pracowitą osobą, pracuje. Nie jest osobą, która siedzi i czeka na mannę z nieba, tylko jest naprawdę pracowita i tutaj na ośrodku też bardzo dużo robi, oczywiście poza pracą zawodową. Ale chciałam, żeby właśnie wspomagać i panią Elę, i cały ośrodek. Pani Elu, pani mi powie, jak się pani tutaj generalnie żyje? No lepiej w takim ośrodku, jak ten ośrodek jest dobry, bo tam, i tak się mówi, i dobrze jest, a inne ośrodki są takie, że wymagają więcej osób jest, uh-huh. no, ale tu jest dobrze, cicho, spokojnie, żeby każdy miał swój kąt i taki kąt ma. Nie chodzi, nikt nie zadbany jest, chodzimy do pracy. Tak. Pracy wszyscy tolerują, że jest dobrze, bo jak inaczej? Przecież
Ja nie jest się na ulicy, bo to tak z dnia na dzień, jak ten pan komornik zrobił, no to... Zostawił państwa na ulicy bez niczego, na prawda? Na klatce schodowej została bez tak niczego. Jak staliście. No. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że tutaj ludzie mieszkający w tym ośrodku tak naprawdę na zewnątrz nie różnią się niczym od innych ludzi, bo wszyscy są ubrani, są czyści, zadbani, dbają o siebie sami, ale różnią się, nie różnią się od innych ludzi, jak no, niektórzy bezdomni niestety, nad czym ja zawsze ubolewam. Jeden bezdomny inaczej wygląda, drugi bezdomny i wcale się nie rzuca w oczy, że jest. Zgadza się. No. Panie Elu, dziękuję Pani za to, że Pani chciała nam tutaj powiedzieć o sobie. Myślę, że będzie Pani miała bardzo dużo osób takich po swojej stronie, miłych dziękuję osób, bardzo. Bo Pani jest miłą osobą, dobrą. I naprawdę polecam też pomoc Pani Eli ośrodkowi tutaj, no bo ja nie nagrywam filmików dla pojedynczych osób, żeby im pomagać, tylko żeby pomagać temu domowi, żeby ludziom się żyło naprawdę dobrze i żeby nie cierpieli bardzo na tej bezdomności. Tak nad głową, chociaż jako taki jest, jest. Tak to by nic nie było. Dokładnie, dzięki Pani Eli.